Cześć moi drodzy, witam was na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję najnowszych gamingowych słuchawek firmy Genius. Jest to model o nazwie Zabius. Na testy tych słuchawek przyszło mi czekać dość długo, ponieważ kolejka chętnych była naprawdę bardzo długa. No ale się doczekałem. I czy było warto czekać? Myślę, że tak. W tej chwili te słuchawki możecie już dostać poniżej 200 zł, widziałem je nawet za 170 i to, co oferują za tą kwotę, myślę, że jest naprawdę adekwatne i stosunek jakości do ceny w przypadku tych słuchawek jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Za chwilkę przedstawię wam wszystkie ich cechy, przejdziemy także do właściwej recenzji, a na początek zapraszam was na test mikrofonu tych słuchawek. No dobrze moi drodzy, pora na test mikrofonu. Mikrofon jest tutaj, jest on odłączany, to pokażę wam za chwilkę, natomiast rozpocznijmy już same nagrywanie. W tej chwili dźwięk jest jeszcze z kamery, ale już uruchamiam program. I w tej chwili możecie już posłuchać mojego głosu płynącego właśnie z tego mikrofonu. Mikrofon nagrywa bardzo fajnie, pobawiłem się nim już troszeczkę, przetestowałem go, tak więc powiem, że w tej kwestii jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. No dobrze, będziecie przy okazji sobie słuchać, jak jest z tym dźwiękiem, czy jest wyraźny, czy jest głośny. Według mnie wszystko jak najbardziej w porządku. Natomiast powiem wam kilka słów na temat samej konstrukcji. Jak widzicie, słuchawki są dość duże. Są też dość ciężkie, ponieważ ważą około 300 gram, tak więc nie są to najlżejsze słuchawki. Natomiast ich wykonanie, czyli pałąk, nauszniki, cała konstrukcja sprawia, że te słuchawki no, są odczuwalne na głowie, ale nie ciążą jakoś specjalnie. Można w nich spokojnie ze 2-3 godzinki sobie posiedzieć, obejrzeć film, czy pograć w grę i jest naprawdę pod tym względem dobrze. No cóż, niektórzy gracze wręcz lubią duże, masywne słuchawki, dla nich takie słuchawki jak najbardziej będą polecane. Więc ogólnie co do komfortu jest nieźle, jest przyzwoicie. Myślałem, że będzie gorzej, ponieważ regulacja pałąka praktycznie nie istnieje, ale słuchawki są same w sobie na tyle duże, że powinny bez problemu dopasować się do każdego. Ok, myślę, że w tym momencie test mikrofonu zakończymy. Według mnie ten test słuchawki zdały pomyślnie. Ok, moi drodzy, widzieliście, jak te słuchawki wyglądają na mnie. Usłyszeliście też, jak zachowuje się mikrofon. Według mnie jest naprawdę świetnie. Dobrze, jadąc dalej. Wam przypomnę teraz może podstawowe takie cechy tych słuchawek, specyfikacje. Tak więc cena tych słuchawek to od 170 do 200 paru złotych w zależności od sklepu. Myślę, że cena bardzo dobra. Jak na słuchawki, uwaga, wieloplatformowe, ponieważ możemy je podłączyć do komputera PC, do Maca, do konsoli PlayStation 3 oraz do Xboxa 360. Poza tym te słuchawki mają także własny układ dźwiękowy i ten układ dźwiękowy jest naprawdę niezły. Natomiast jeśli chodzi o takie czyste specyfikacje, pasmo przenoszenia, no standard od 20 Hz do 20 kHz, czułość to jest 117 dB i impedancja 32 ohmy. Natomiast mikrofon wyłapuje od 100 Hz do 10 kHz. Jego czułość to plus minus jakieś 42 dB. No, liczby liczbami, w praktyce oczywiście różnie to wychodzi, w tym przypadku wyszło nieźle. A tak moi drodzy, co mamy w zestawie? Przede wszystkim mikrofonik. Jest łatwy do wypięcia, jest na mini jacku 2,5-calowym, czyli takim jak do Xboxa. Do tego mamy jeszcze kabelek właśnie do czatowania do Xboxa oraz kabelek, który pozwoli nam podłączyć te słuchawki do konsoli. Jeśli chodzi o ten kabelek do Xboxa, ma on długość metra, w zupełności myślę, że wystarczający jak do takich potrzeb, czyli wystarczy sobie naszego pada od Xboxa połączyć z pilotem urządzenia i w tym momencie możemy także poprzez konsolkę sobie czatować. Po drugiej stronie kabelek wygląda tak, rozchodzi on nam się tutaj na wtyk USB, czyli zasilający cały ten układ dźwiękowy oraz na mini jacka 3,5 mm, który służy właśnie do połączenia z konsolami. Jeśli chodzi o wtyczkę pozłacana, jack także, mamy tutaj logo serii, czyli Scorpiona, seria GX Gaming. Cały kabelek jest w czerwonej izolacji, nie jest to oplot taki znany z myszek i z niektórych słuchawek, natomiast kabel wydaje się być solidny i ma aż 3 metry, tak więc spokojnie sobie te słuchaweczki podepniemy, nawet jeśli mamy daleko do telewizora, do konsoli czy do komputera. A na tym kabelku, moi drodzy, jest wielozadaniowy pilot. Jeszcze to szybko podłączę, żeby on nam zaświecił. Ok, proszę bardzo.
Zielony kolor oznacza, że w tym momencie mamy włączony mikrofon. Jeśli go sobie wyłączymy, świeci nam na czerwono. Druga rzecz, mamy suwaczek trybu, czyli PS3 albo PC mamy z lewej strony, z prawej strony mamy tryb Xboxa. I tutaj mamy jeszcze pokrętełko do Xboxa do regulacji głośności czatu. Z drugiej strony natomiast regulacja taka głośności całkowitej, też poprzez pokrętełko. No i sam ten pilot ma także w środku układ dźwiękowy. Wygląda fajnie, jest trochę pokryty błyszczącym plastikiem, który niestety troszeczkę się brudzi. Wygląda fajnie GX Gaming. Od spodu ma takie antypoślizgi, tak więc jeśli go sobie gdzieś postawimy, to zobaczcie, stawia on jakiś opór powierzchni, nie przesuwa się aż tak bardzo. Natomiast co mi się w tym pilociku nie spodobało, to moi drodzy, że te regulacje praktycznie nic nie wystają. Według mnie to pokrętełko powinno sobie jeszcze ze 2-3 mm wystawać, tak żeby było dobrze tym kręcić. Natomiast musimy samą końcówką palca gdzieś tam grzebać, żeby to sobie kręcić. Tak więc pod tym względem jest mały minusik. Poza tym pilot działa jak należy. Ok, podążając dalej, zobaczmy sobie same słuchawki. Jak już widzieliście, są dość duże, dość masywne. Możemy je sobie bez problemu tak otworzyć. Muszle są dość ruchome. We wnętrzach muszli mamy skorpiony, czyli logo rozpoznawcze serii GX Gaming. Zacznijmy jeszcze od pałąku. Pałąk zewnętrzny mamy sztywny, tutaj z błyszczącego plastiku. W środku jest taka gumowa wkładka. Natomiast tutaj mamy fajny, obszyty skórą pałąk wewnętrzny ze skorpionem. Z tej strony czerwony, bardzo mięciutki. W środku mamy kawałek gąbeczki. Fajnie to się sprawdza. I regulacja tego pałąka jest praktycznie żadna, albo bym powiedział, że minimalna, ponieważ zobaczcie, on się tylko tak delikatnie unosi. Czyli tak naprawdę jedyna regulacja to jest tutaj te 2 cm plus sam rozstaw słuchawek, ale one rozszerzają się dość mocno, więc myślę, że na każdego gracza te słuchawki się dopasują. Jeszcze zobaczcie, same muszle dopasowują się pod kątem. Podążając dalej, mamy też błyszczący plastik, metalowe wstawki i mamy tutaj takie elementy diody, które podczas odtwarzania utworów będą pulsować. Zobaczcie. Pulsują po prostu na czerwono w rytm basów utworu. Pozostałe elementy również są ładnie wykonane. Kabelek wychodzi z lewej muszli, tak samo jak wejście na mikrofon, na tego mini jacka 2,5 mm. No, sam mikrofon jest taki dość prosty, jak widzieliście. Jest giętki, można go sobie bez problemu dogiąć, no ale sprawdza się dobrze, powtórzę teraz jeszcze. Jeśli chodzi o membrany, są to neodymowe 40 mm konstrukcje otwarte, które przy okazji dają niezły bas, ponieważ cała konstrukcja słuchawek jest półotwarta, dlatego mamy i fajny bas, i fajne wygłuszenie otoczenia, też dzięki temu, że te nauszniki zakrywają całe uszy. Materiał, którym są obszyte, też jest bardzo przyjemny, jest oddychający, tak samo jak ten na pałąku. I miękkość tych poduszek jest taka całkiem przyzwoita, także są dość grube. Więc w praktyce to wszystko sprawdza się jako całość, jako zawieszenie tych słuchawek, sprawdza się dobrze. Moi drodzy, jeszcze kilka słów co do dźwięku. Często pytacie, praktycznie zawsze pytacie, jeśli chodzi o pozycjonowanie dźwięku w grach. Są to słuchawki typowo dla graczy, GX Gaming, najlepsza seria Geniusa, jeśli chodzi o sprzęt dla graczy. Nie ma tutaj nic do zarzucenia. Pozycjonowanie jest świetne. W grach nawet jakieś pojedyncze dźwięki słyszymy, czy za sobą, czy z jednej strony, czy z drugiej. Nie ma problemów ze zlokalizowaniem przeciwników, czy jakichś wydarzeń w grze precyzyjnie i szybko. Co do słuchania muzyki, powiem Wam, że tutaj byłem naprawdę zaskoczony, ponieważ spodziewałem się, że jak zwykle te pasma będą wyższe, pościnane. Basy, no basów spodziewałem się, że będą dobre i są naprawdę dobre. Zależy to oczywiście też od utworu, czy słuchamy sobie MP3 w gorszej jakości, czy na przykład płyty CD, wtedy dźwięk jest naprawdę bardzo donośny, wyraźny, basy są fajne, tony średnie są wręcz wzorowe, natomiast tony wysokie, no oczywiście nie są to słuchawki dla audiofilii, dla melomanów, natomiast za taką kwotę i w słuchawkach z własnym układem dźwiękowym jest naprawdę nieźle. Tak więc typowe słuchawki uniwersalne, godne polecenia osobom, które mają w domu i komputer, i konsolę i chcą sobie takich słuchawek poużywać właśnie do obu tych platform. Czyli tak, są wieloplatformowe, są tanie, ponieważ za taki sprzęt 170 zł to jest naprawdę dobra cena,
No i do tego mam też własny układ USB, przez co nie musimy mieć super karty dźwiękowej w komputerze, żeby cieszyć się dobrym dźwiękiem. Jest to oczywiście i plusem, i minusem, ponieważ jeśli już mamy jakąś super kartę w komputerze, no wtedy nie wykorzystamy jakby jej podczas używania tych słuchawek. Dlatego dla niektórych osób może to być minus, ale w większości przypadków myślę, iż posiadanie tego układu USB to jednak będzie zaleta. No i kolejne plusy, świetny mikrofon, odczepiony na dodatek, słuchawki fajnie wykonane, bardzo ładnie wyglądające, z metalowymi elementami, z wygodną konstrukcją pałąka, z fajnym pałąkiem górnym, tą wewnętrzną wkładką, z fajnymi nausznikami i z dobrymi membranami 40 mm. No cóż, ja powiedziałem Wam wszystko, co wiem o tych słuchawkach. Według mnie jest to naprawdę dobry produkt, było warto czekać na te słuchawki. Tak więc jeśli szukacie dobrych słuchawek, dużych słuchawek, które dobrze grają i nie posiadacie w komputerze jakiejś świetnej karty dźwiękowej, tylko na przykład układ zintegrowany typu Realtek, wtedy takie słuchawki dadzą Wam naprawdę fajne wrażenia dźwiękowe. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam także na mojego Facebooka. No i to na tyle. Pozdrawiam Was, cześć!